Dzień dobry kochani, Kuba Midel, Akademia Bogactwa.pl. W pierwszej kolejności bardzo Wam dziękuję za udział w dyskusji, za komentarze, za subskrypcje. Przez ostatnie paręnaście dni dopisało się na tym naszym kanale ponad 500 osób. Myślałem, że nikt tego nie będzie oglądał, dlatego pozwoliłem sobie tam z 2 miesiące temu nagrać takie 2 filmiki z ziemią, bo tych przemyśleń w głowie mam na tyle dużo, że chciałem się po prostu z nimi podzielić. Ale coś zaczęło się na tym kanale dziać, więc kręcimy dalej. Plan na dzisiaj, czy plan na filmiki na ten tydzień, to jeden taki filmik to będzie kolejność wykonywania działań biznesowych. W matematyce mamy tam nawiasy, mnożenie, dzielenie, dodawanie, odejmowanie. Pokażę Wam, może nie jak to wygląda w biznesie, ale jaka jest kolejność wykonywania działań właśnie w handlu i działalności gospodarczej. Filmy, o które prosiliście, to będzie przeanalizowanie sobie w miarę dobrej umowy najmu mieszkania czy lokalu, która sprawdza się u mnie w praktyce. Umowę konstruowała bardzo dobra łódzka prawniczka, więc dzisiaj to nagramy, niedługo puścimy. Później wypunktowałem sobie w kolejności w sumie dowolnej, ale zalety kupowania mieszkania pod wynajem. Będzie też niestety film wady kupowania mieszkania pod wynajem, ale dzisiaj to raczej te pozytywne strony. Za chwilkę omówimy sobie kolejną lekturę obowiązkową na liście naszych książek, bo uważam, że trzeba się finansowo kształcić. I książki lepsze, gorsze, które są na rynku, wydaje mi się, że warte są po prostu naszej uwagi. Jak działa przychód z małego lokalu pod wynajem? Parę dni temu wrzuciliśmy takie centrum biurowe. Tam mam 34 gabinety, które sobie codziennie pracują. To był jak dla mnie przykład takiej dużej dźwigni finansowej, który się spina. Dzisiaj pojedziemy zobaczyć, bo wieczorem wprowadza się tam nowy najemca, ale dziś jeszcze możemy skorzystać z tego, że lokal jest wolny. Pokażę Wam, jak działa taki malutki, osiedlowy lokal, 37 metrów, parterowy w bloku, bo może też coś takiego będziecie sobie chcieli kupić. Odpowiemy sobie na pytania internautów. Chcę zrobić takie odcinki z tylnego rzędu, czyli w końcu przesiądę się na fotel prezesa i tam będę robił wywiady z ludźmi, którym się udało, których obserwuję i których znam. Dwie ostatnie rzeczy na ten tydzień to nakręcimy sobie film w garażu młodego emeryta. To będzie nawiązanie do pojazdów, do podróży, do pewnych moich obserwacji związanych z motoryzacją. Po pierwsze dlatego, że to lubię, po drugie dlatego, że no niestety, ale w tych naszych społeczeństwach zachodu no człowieka się ocenia bądź co bądź po pojeździe, co mi się strasznie nie podoba, ale będziemy również sobie analizować te wartości, nieruchomość, a samochód czy pojazd w ogóle w życiu biznesmena, czy w życiu inwestora, czy człowieka. Tak jest. I będę chciał również Wam w najbliższych tygodniach czy miesiącach nakreślić jakiś plan działania biznesowego na przykładzie 2 firm, które udało mi się zrobić, które do dzisiaj robię, ale które rozkręcałem tam 10 lat temu od zera. Także zapraszam do oglądania. Dziękuję Wam za uwagę. Serdecznie pozdrawiam. Wychodzi słońce, mimo że jest końcówka lutego, także niedługo już wyjdziemy z tych swetrów, kurtek. Myślę, że coś zaczniemy kręcić na powietrzu. Polecajcie nas. Zapraszam serdecznie na takie szkolenia live. Nie chciałbym, żeby to były szkolenia w stylu, że Pan Kuba sobie wyjdzie i będzie 8 godzin mówił. Tylko Pan Kuba wyjdzie i bardziej będzie takim mediatorem jakiejś dyskusji, rozmowy, będzie Wam sprzedawał pewne wiedzy, będę analizował dziesiątki przykładów z mojego życia biznesowego, z Waszego biznesowego życia, co się udało, co nie, i wspólnie będziemy szukać rozwiązań. Także jeszcze raz witam w Akademii Bogactwa.
zapraszam do przyjechania do Łodzi czy do większych miast, gdzie będziemy teraz planować szkolenia. Parę osób podpowiedziało mi w mailach, że ta cena, którą wystawiliśmy, 1200 zł, zwłaszcza na początku, kiedy no nie znacie mnie, nie znacie projektu, może być duża, więc postanowiłem, że zrobimy taką promocyjną cenę 490 zł przy szkoleniach otwartych, ale co za tym idzie, no to nie będzie 5 uczestników, tylko być może 25. Nie powinno to jakoś źle wpłynąć pewnie na ogólne spotkanie, kurs czy całą dyskusję, a być może, zwłaszcza dla osób młodych, będzie ono bardziej dostępne. A te droższe szkolenia no, będą skierowane do osób, gdzie specjalistycznie zajmiemy się tematem, albo zajmiemy się tematem w mniejszym gronie. Także witajcie w nowym tygodniu, witajcie na końcówce lutego. Walczymy dalej. Pozdrawiam. Cześć.